Witam Państwa w poniedziałek 27 listopada 2023 roku. Według Arystotelesa polityka jest rozumiana jako rodzaj sztuki rządzenia państwem, której celem jest dobro wspólne. W starożytności i średniowieczu twierdzono, że polityka wywodzi się z sił nadprzyrodzonych, dając tym samym uzasadnienie dla nierównoprawnych podziałów na uprzywilejowanych rządzących i podporządkowanych poddanych. Zapraszam na program Ecovision TV. Ze Śląskiem na Ty to cykliczna impreza, której celem jest propagowanie gwary opolskiej. W tym roku odbyła się już po raz 30. Myślę, że w tej chwili dominują opowiadania dotyczące historii rodzinnych. W tym roku jest taka jedna praca, gdzie uczestniczka stworzyła drzewo genealogiczne i swoim jakby dokumentem dochodzi do XIII wieku. Mój pradziadek pracował w młynie i kiedy byłem na nocowance u Ołmy, pojechaliśmy do sklepu. A ten sklep znajdował się w części, w której kiedyś znajdował się młyn. No a w tym młynie akurat pracował mój pradziadek i się bardzo zaciekawiłem i zaczęła mi opowiadać. Dominik podkreśla w swojej pracy, jak ważne dla miejscowości są obchody rocznicowe i celebrowanie jubileuszy. Są one drogą do poznania historii miejscowości, a ta bywa nader ciekawa. 800 lat Siłkowic. Cały rok trwały konkursy, wycieczki, prelekcje i spotkania. Dla autora jednak najważniejsza okazała się wystawa, która streszczała całą 800-letnią historię miejscowości. Teatr muzyczny Castello na dobre zadomowił się w Pałacu w Mosznej. Od 10 lat koncertuje na pałacowej scenie, przyciągając fanów muzyki. Tym razem odbył się koncert jubileuszowy. Od początku chcieliśmy, aby teatr tworzyli ludzie, którzy siebie lubią nawzajem, żebyśmy mieli fajną atmosferę, żeby nam się dobrze razem pracowało, żebyśmy my, grając razem spektakl, czuli, że jest między nami fajna, pozytywna energia. I to jest idea, która przyświeca nam od samego początku. Rozwinęliśmy się, bo gramy spektakle w dużych formatach, 70 osób na scenie, 5 tysięcy na widowni. Oczywiście nasze miejsce na ziemi to jest właśnie zamek w Mosznej. Ta nasza kameralna sala, która mieści 140 osób, na której dzisiaj obchodzimy nasz jubileusz. I tutaj się też niewiele zmieniło, bo wszędzie się nam gra fantastycznie. Ale najlepiej nam się gra właśnie tutaj w naszej siedzibie Teatru Muzycznego Castello. Repertuar operetkowy, 3 tytuły. Księżniczka Czardasza, Wesoła Wdówka, Zemsta Nietoperza. Liczne koncerty, recitale, koncerty musicalowe, operetkowe. Mam nadzieję, że w przyszłym sezonie uda nam się zrealizować kolejny tytuł. Planowana jest to Wiedeńska Krew. Mam też taką nadzieję, że Zemsta Nietoperza, którą nie graliśmy teraz przez kilka lat, przez sytuację, z jaką wszyscy artyści musieli się zmierzyć, covidową, wznawiamy Zemstę Nietoperza i 6 stycznia zabrzmi na deskach naszego Teatru Muzycznego Castello. Klimat nadchodzących świąt Bożego Narodzenia udziela się już od dłuższego czasu za sprawą świątecznych dekoracji w sklepach. Są jednak miejsca, w których świąteczna atmosfera ma bardzo domowy charakter. Tak też było podczas kiermaszu w Farskiej Stodole w Biedrzychowicach. Kiermasz jest dedykowany pod kątem świąt, ze względu na to, że można na tym kiermaszu kupić już produkty, czy szyneczki, makaron, ciastka piernikowe, różne inne rzeczy, właśnie stroiki również pod kątem adwentu i świąt. Adwent co prawda dopiero za tydzień i za tydzień dopiero będziemy tu też w Farskiej Stodole uroczyście odpalać tą pierwszą świecę adwentową i przywitamy również Mikołaja. Cieszy się to
to bardzo dużą popularnością. Robimy to przede wszystkim też w partnerstwie ze szkołą, z przedszkolem. Komitet Rodzicielski przede wszystkim też się do tego angażuje i to, co zarabiają na tym jarmarku adwentowym, przeznaczają na potrzeby szkoły i uczniów. Od samego początku na tym mi bardzo zależało, żeby wszystkich ludzi zjednać, żeby niezależnie od wieku, pochodzenia, zamożności, że tu dla wszystkich jest otwarty ten nasz Biedrzychowicki Śląski Dom. Marian Buchowski od lat znany jest ze swojej twórczości literackiej. W miniony weekend w czytelni Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu odbyło się spotkanie z okazji jubileuszu 80. rocznicy urodzin pisarza. Ja nigdy nie myślałem, będąc jeszcze w szkole średniej, że się w ogóle zajmę pisaniem. Z języka polskiego byłem dość lichy i dopiero jak mnie za karę przeniesiono do innej klasy przed maturą, to pani polonistka w sposób niezwykły prowadziła interpretację wiersza. Ja zauważyłem, że w tych słowach jest więcej niż widać. I to mnie jakoś tak zaintrygowało i zacząłem się trochę interesować literaturą. I potem właściwie w Raciborzu, w studium nauczycielskim, ja tam uciekałem przed wojskiem i to był jeden z etapów. I tam profesor Hendzel, wówczas magister, prowadził bibliotekę w studium nauczycielskim i myśmy tam takie kółko się zrobiło. Tadzio Soroczyński, Andrzej Żak, jeszcze parę innych osób, które potem sporo zrobiły w literaturze. No i on był takim opiekunem, podsuwał lektury. No ja wtedy też fraszki pisałem, to takie moje hobby, do dziś nawet drukowałem. No potem niestety się rozgadałem w sensie pisarskim i zacząłem, wydrukowałem opowiadanie w tak Iskry, co dwa chyba czy trzy lata organizowały taki almanach młodych. Potem dostałem pierwszą nagrodę w takim konkursie też wówczas takim dość liczącym się i pracowałem jako nauczyciel w Grodkowie. I wtedy w Opolu powstał miesięcznik społeczno-kulturalny Opole i szukali kadr, no i tak na początek ryczałt, potem jeden tekst, drugi, no i tak się to zaczęło. Międzynarodowy Festiwal Perkusyjny Drumfest powoli zbliża się ku końcowi. Przed nami jeszcze kilka koncertów, o których mówi dyrektor festiwalu. Zbliżamy się powolutku do końca. Dzisiaj właściwie rozpoczynamy taki ostrzejszy fragment festiwalu. Ray Wilson na pierwszy strzał, a potem taki weekend już poważny. Stickman, potem Perpendicular i na końcu Viva Santana. Jeśli chodzi o nowości sprzętowe, to odwiedziła nas jedna z większych firm amerykańskich, która przywiozła ze sobą również nowości duże. Zobaczyliśmy nowe zestawy perkusyjne firmy Ludwig i wiele innych drobnych rzeczy, bo nie będę ukrywał, że czasami to nawet pałki nowe pojawiają się, membrany nowe, które rewolucjonizują w ogóle cały ten przemysł muzyczny i perkusję przy okazji. Mieliśmy również warsztaty perkusyjne, no i co najważniejsze, międzynarodowy konkurs Young Drum Hero, którego to już jest 16. edycja i praktycznie co roku jakiś młody człowiek dostaje Grand Prix, co jest swego rodzaju takim kopniakiem do przodu. Opolski Festiwal Podróżniczy jest nie lada gratką dla miłośników podróży. Podczas tegorocznej imprezy można spotkać się z podróżnikami, którzy zwiedzili ponad setkę krajów i w barwny sposób opowiadają o swoich podróżach. Mamy trzy piękne prelekcje, praktycznie opowiadające o Afryce i o Ameryce Południowej. I przed nami jest ogólnie 13 świetnych prelekcji przez cały nasz festiwal. Kolejne dni, czyli czwartek, piątek i sobota, festiwal odbędzie się już w SCK, czyli Studenckim Centrum
kultury na kampusie uniwersytetu. No i tam kolejne 10 wspaniałych prelekcji podróżników, którzy praktycznie przyjechali do nas z całej Polski i opowiedzą nam o swoich podróżach, można powiedzieć, na wszystkie kontynenty świata. Nie mogę powiedzieć, że jest jeden kraj i on jest jakiś inny, znaczy szczególnie tak wyjątkowy, że przyćmił jakiekolwiek inne. Wiele krajów ma tak dużo do zaoferowania, więc jak miał wymieniać Argentynę na przykład i lodowce, prawda, czy jakieś gejzery Islandii, czy gejzery Nowej Zelandii, czy na przykład miałem okazję stać na tle wulkanu, czynnego wulkanu na Islandii, no to są wszystko niebywałe momenty jakieś, które człowieka spotykają. Uwielbiam też te miejsca, gdzie są ruiny dawnych cywilizacji, mimo że są ruinami. Szczególnie jak nie ma turystów, jak mogę być prawie sam i chodzić wśród tych kamieni, wyobrażać sobie jakieś dawne miasto, a pasjonuje mnie, powiedzmy, historia miast i część z Państwa tutaj o tym wie, to robi na mnie też ogromne wrażenie. Statuetka Zielonego Feniksa jest przyznawana corocznie, począwszy od 2009 roku. Uroczyste wręczenie nagrody odbywa się w czasie gali w ramach festiwalu Ekoenergetyki. W tym roku uroczystość miała miejsce w Studenckim Centrum Kultury. To są nagrody akurat dla tych, którzy w jakikolwiek sposób się wyróżnili na tym rynku i wcale nie są to ludzie z pierwszych stron gazet. To są ludzie akurat, którzy rzeczywiście przez swoją konsekwencję akurat wprowadzają w życie akurat pewne rozwiązania albo ewentualnie od lat promują to, co z ekoenergetyką się wiąże. 18 nagród będzie wręczonych i chyba 7 wyróżnień, więc w tym momencie mamy sporo. Cała rzecz się wiąże z tym, że zwykle, to znaczy od 2 lat mamy jakby parcie na to, aby ta nagroda akurat była nagrodą dla firm i te firmy akurat, to znaczy zgłoszenia nie są dokonywane przez same firmy, tylko przez osoby inne. Natomiast cała rzecz się wiąże z tym akurat, że robi się to popularne po prostu i w tym momencie docenia się wagę tego wyróżnienia. Listopad to Międzynarodowy Miesiąc Świadomości o zespole Delecji 20Q11, który nazywany jest także zespołem DiGiorgio. To bardzo ciężkie schorzenie, które powoduje wiele powikłań, na przykład wadę serca, zaburzenia odporności lub nawet zaburzenia ze spektrum autyzmu. W Opolu na znak solidarności z cierpiącymi na ten zespół, w szczególności dla 2-letniej Opolanki małej Antosi, niektóre placówki kulturalne zostały podświetlone na czerwono. W dzisiejszych informacjach to już wszystko. Zapraszam Państwa na dalszą część programu i życzę miłego wieczoru. Witam Państwa. Mimo przegranej PiS gra dalej. Pojawiające się od pierwszych dni po wyborach przekazy, sugestie, propagandowe chwyty i wrzutki drużyny Kaczyńskiego mają rozmiękczyć drugą demokratyczną stronę, rozmyć sens ostatnich wydarzeń i zdemobilizować aktywność wyborców z 15 października. W arsenale metod jest prowokacja, konfrontacja, szukanie słabych punktów i niepewnych ogniw totalnej koalicji, jak ją nazywa rządząca wciąż prawica. Oto zestaw bieżących komunikatów PiS, które nieneutralizowane od razu mogą stworzyć nową opowieść prawicowego obozu. Po pierwsze, spokojnie, wynik wyborów to tylko awaria, żaden przełom. PiS bagatelizuje wynik głosowania z 15 października. PiS pragnie osłabić wymowę tego aktu, zwłaszcza że liderzy nowej koalicji, szczególnie Donald Tusk, starają się z kolei nadać temu wydarzeniu rangę historyczną i symboliczną. Po drugie, oddajemy władzę na chwilę. Pamiętajcie o tym. To istotny przekaz, jaki PiS stara się wtłoczyć do zbiorowej świadomości. Jeśli nie było przełomu, to znaczy, że my niedługo wrócimy. Proszę się nie rozchodzić, kiedy tylko ten dziwny antrakt z Tuskiem się zakończy. Wracamy przygotowani i w pełni sił. Po trzecie, Polacy stracą i szybko pożałują. Politycy PiS na czele z Morawieckim lansują przekaz o tym, że dorobek 8 lat zostanie społeczeństwu niejako ukradziony. Po piąte, oni się kłócą.
wszystko muszą uzgadniać, a my szliśmy jak burza. Po szóste, nowy układ rządzący to sztuczny twór. Dopiero ujawni się koalicja polskich spraw. Przekaz PiS jest tutaj następujący. Podział sceny politycznej, jaki ujawnił się przy okazji wyborów, jest czysto sytuacyjny, ale ideowo nieprawdziwy. Po siódme, media będą atakować rząd Tuska, a Morawiecki będzie dostarczał im materiały. To duża nadzieja odchodzącej władzy. Po siódme, zaczekajmy na 2025 rok, kiedy niepisowcy kandydaci na prezydenta staną przeciw sobie. Będzie się działo. Przed nami, drodzy Państwo, dwa akty wyborcze. Zobaczymy. Dziękuję za uwagę. Bartosz Ryszka, prezes Opolskiej Izby Gospodarczej. Witam, panie prezesie. Witam serdecznie. Jakie nastroje panują wśród opolskich przedsiębiorców? Aktualnie wydaje się, że jest atmosfera taka bardzo optymistyczna. Oczywiście w różnych branżach ten biznes trochę lepiej się kręci lub trochę mniej, ale w ostatnim czasie, po moich wizytach, stwierdzam zdecydowanie, że jest optymizm. No, od 15 października powinno się także w gospodarce wiele dziać dobrego, bo obietnice wyborcze były bardzo takie napawające optymizmem. Tymczasem, jak pan widzi, wciąż nie ma rządu, nowego rządu. Premier Morawiecki próbuje coś tam sklecić. No i jak widać, dopiero w połowie grudnia coś się tam ukluje. Więc z tymi realizacją z tych obietnic wyborczych, a zapewne przedsiębiorcy na realizację czekali, będziemy musieli trochę poczekać. Naturalnie, ale myślę, że cały biznes i nie tylko biznes zdawał sobie z tego sprawę, że trzeba będzie troszeczkę na to poczekać. Były takie przewidywania, że właśnie około 15 grudnia nastąpi zmiana warty, jak to się mówi. Takie były nastroje, były takie, było to traktowane niemal za pewnik. Natomiast mimo tego, jak wystarczy popatrzeć na giełdę, wystarczy popatrzeć na wartość aktualną i cenę polskiej złotówki, widać, jak te wybory nasze, jak one wpłynęły na to. Znaczy, one wpłynęły po prostu korzystnie, tak? A jakie decyzje, pana zdaniem, pierwsze decyzje powinien podjąć nowy rząd? Jeżeli chodzi o gospodarkę, to mam nadzieję, że zaczną realizować te swoje założenia, o których mówili, te 100 punktów, jeżeli chodzi o chociażby o koalicję obywatelską. Czyli co, składka zdrowotna? Czyli na przykład, żeby składka zdrowotna była rzeczywiście składką zdrowotną, a nie quasi podatkiem, można powiedzieć, bo muszą Państwo o tym wiedzieć i zapewne Pan redaktor na ten temat też ma wiedzę, że aktualnie składka zdrowotna jest uzależniona od obrotu firmy, od dochodu firmy i nie można jej odliczyć. No właśnie. Od podatku właściwie. Tak. Panie prezesie, ale eksperci twierdzą, że dokąd nie będzie rzetelnego audytu finansów publicznych, to przedsiębiorcy, także opolscy, nie mają co liczyć na szybką realizację tych obietnic wyborczych. Bo ten rząd, nowy rząd, który się ukonstytuuje, praktycznie nie bardzo wie, na czym stoi. To prawda, ponieważ dopiero po 15 zapewne zobaczył projekt budżetu. Natomiast umówmy się, projekt budżetu może być zatwierdzony do końca tego roku i tak na pewno będzie. Natomiast w późniejszym terminie można nowelizować ten budżet i zapewne w tym przypadku tak, że to będzie miało miejsce. Gdy tak spojrzeć z lotu ptaka na region opolski, to w tych nowych powstających specjalnych strefach ekonomicznych lokuje się, mimo takiego ogólnego narzekania, coraz więcej firm. Jakie jest zainteresowanie przynależnością do izby gospodarczej, do tego samorządu gospodarczego? No, odnotowujemy rzeczywiście pod tym kątem duże sukcesy, ponieważ nasze grono cały czas się poszerza, cały czas rozmawiamy z nowymi firmami. Przy okazji różnego rodzaju także spotkań robimy wszystko, żeby zaopiekować się zarówno członkami, którzy już mają swoją tradycję, to znaczy są u nas w izbie już od wielu lat, ale także tymi nowymi, poprzez różnego rodzaju szkolenia. I to jest szkolenia, spotkania z przedsiębiorcami, spotkania networkingowe i to powoduje
to, że nasze grono stale się powiększa. Samorząd powinien reprezentować interesy przedsiębiorców. Naturalnie. Wiemy, że w przeszłości różnie z tym bywało, że rząd, podejmując decyzję, nie bardzo liczył się z opiniami środowiska biznesowego. A jak sądzi pan, teraz powinno być lepiej? To znaczy, ja myślę, że w poprzednich 8 latach samorządy gospodarcze były wysłuchiwane. Natomiast czy decyzje końcowe były poparte także tymi naszymi argumentami? No chyba nie do końca. Natomiast oczywiście każdy liczy na to, żeby rzeczywiście osoby, które prowadzą biznes i są w tym biznesie, żeby rzeczywiście poprzez te swoje takie dobre doświadczenia, żeby mogli je przekazać osobom rządzącym, niezależnie, niezależnie czy tutaj na miejscu na Opolszczyźnie, czy właśnie już tutaj, jeżeli mówimy o sam rząd, żeby rzeczywiście to było wysłuchiwane, no bo mamy coś do powiedzenia. Wiemy, znamy się na tym, co robimy i wiemy, co, z czego wynika, jeżeli jakieś decyzje będą podjęte bez argumentacji jakiejś odpowiedniej, to później będzie miało to konsekwencje niestety też uderzające w całą gospodarkę. Pan, oprócz tego, że pełni pan zaszczytną funkcję prezesa samorządu gospodarczego, to jednocześnie jest pan przedsiębiorcą. Naturalnie. Może przypomnijmy, w jakiej dziedzinie pan działa? To jest taka branża teletechniczna, teleinformatyczna plus szeroko pojęty e-commerce, czyli sprzedaż online. Czyli sztuczna inteligencja również wykorzystywana jest w naszej działalności. Tak? Pytam naszych rozmówców, gości, czy się obawiają tej sztucznej inteligencji. Widział pan w ostatnim czasie, co się za oceanem działo, prawda? Naturalnie, natomiast ja wychodzę zawsze z założenia takiego, że my się boimy czegoś, czego nie rozumiemy i czego nie znamy. Jeżeli to poznamy, to wtedy przestajemy się tego bać, zaczynamy to rozumieć i zaczynamy to wykorzystywać do własnych celów. I tak trzeba postępować. Też przypominam, że o takich informacjach dotyczących tej sztucznej inteligencji można uzyskać w Opolskiej Izbie Gospodarczej. Serdecznie zapraszamy. To na koniec. Samorząd Województwa Opolskiego tradycyjnie od wielu lat był organizatorem i podejrzewam będzie takiego plebiscytu laury umiejętności i kompetencji. Czy będzie to wydarzenie kontynuowane i na jakim etapie jest przygotowane, jeśli będzie? Tak, naturalnie. Opolska Izba Gospodarcza, no, dla Opolskiej Izby Gospodarczej to wydarzenie to jest takie wydarzenie podsumowujące cały rok i jest wydarzeniem najważniejszym. Będzie miało miejsce 14 bądź 15 marca, w zależności, jeszcze tutaj dogadujemy szczegóły, oczywiście 2024 roku i pierwsza kapituła zebrała się w zeszłym tygodniu. Zaczynają spływać wnioski już, które będziemy oceniać pod kątem właśnie przyznania tych laurów. Zawsze się zastanawiam, czy nie brakuje chętnych do nagradzania. Nie brakuje i myślę, że w tym roku będzie bardzo podobnie, tym bardziej, że no, mamy listopad, a już pierwsi kandydaci trafili do rozpatrzenia. To jeszcze przed koncertem, przed galą zapewne się spotkamy. Bardzo dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Gościem Rozmowy przy oknie był Bartosz Ryszka, prezes Opolskiej Izby Gospodarczej. A jutro, proszę Państwa, jutro będzie o gadających pomnikach. Kto to mówi, że pomniki nie mają głosu? Mają. Przekonamy się o tym jutro. Zapraszam na godzinę 18. Fotograficzne kalendarium Jurka Stemplewskiego. Nacieszmy oko tym, co pokazuje obiektyw Jurka Stemplewskiego. Takich pejzaży za oknem nie mamy już od wielu, wielu lat. Zima stulecia, rok 1978. Po nocy sylwestrowej opolskie Zaodrze pokryte grubą, śnieżną pokrywą. Zbocza nad kanałem Ulgi łagodne, ale to nie przeszkadza, by można było poszaleć na sankach. A oto kolejna grupa amatorów zimowych atrakcji. Kolarska drużyna zimowych szaleńców. Co to za jazda? Na cienkich oponkach po głębokim śniegu? Tak się należało spodziewać. Rowery na plecach i bieg przełajowy. A nieprzyjemniej byłoby na biegówkach? Poznają Państwo tę damę?
stylowym kożuszku w czapeczce a la Nikita? To Urszula Zajączkowska. Jaka gracja, jaki szyk. No i właściwy kierunek marszu wskazany delikatną dłonią ukrytą w futrzanej rękawiczce. Przenosimy się w czasie, ale krajobraz nadal zimowy. To już rok 1999. Kanał Młynówka i w oddali Urząd Wojewódzki. Ach, gdzie te czasy? Był i śnieg, i mróz, bo kanał zamarznięty. A to już inne spojrzenie na zasypane chodniki, na Plac Wolności, opolan skulonych od zimna, na drzewa otulone śnieżną pierzyną i na opolską katedrę zza ośnieżonego wzgórza. Stałym elementem zimowej scenerii na opolskich ulicach były wtedy zasypane pojazdy. Ileż roboty musiał wykonać kierowca, zanim ruszył w drogę. I nikt nie narzekał, że taki mamy klimat. A teraz zobaczmy, jak prezentował się pod koniec XX wieku Plac Sebastiana. Sople na dachu, ławeczki zasypane. Gdy się patrzy na te fotografie, to ziąb mrozi plecy. A spacer ośnieżonymi alejkami to była przyjemność. A tam, gdzie nie pojawiła się piaskarka i pług, długo można było nacieszyć oko białym puchem. Zimową wędrówkę kończymy na Uniwersyteckim Wzgórzu. Tu nikt jeszcze nie zmącił grudniowej ciszy, nie pozostawił śladów na dróżkach okalających gmach uczelni. Piękne ujęcie zaośnieżonej figurki aniołka na opolski ratusz. A to zdjęcie bardziej przypomina centrum Pekinu spowite smogiem niż zimowy poranek na opolskim Zaodrzu. Temperatura tego dnia spadła do minus 19 stopni. Spójrzmy na osiedle ZWM z lotu ptaka. To była końcówka zimy, więc krajobraz między blokami szary, tylko na polach jeszcze się trochę bieli, ale i tam za chwilę zacznie się zielenić. Zejdźmy na ziemię, dotknijmy białego puchu, spójrzmy na ratusz spod zwałów śniegu i zawołajmy, gdzie są te zimy? Śliwce pewnej do łba strzeliło, by się od pestki oddzielić. Gdy wolność głosiła na prawo i lewo, zaczęli ją w garncu mielić.